Gratulacje Dąbrowi Górnicy dla zwycięstwa. W pierwszej połowie obrona była, nasza obrona była bardzo słaba, bardzo słaba. I my przegrali mecz w pierwszej połowie. Dzisiaj moja drużyna nie była tutaj u Dąbrowy Górnicy. To był nasz bardzo słaby mecz. Czy są pytania do trenera zespołu gości? Nie ma pytań? W takim razie o komentarz na temat spotkania poproszę zawodnika zespołu gości, pana Grzegorza Kulka. Dzień dobry wszystkim. Gratulacje dla zespołu z Dąbrowy. Wyszli dzisiaj dużo lepiej zdeterminowani od nas. Grali fizycznie i byli skoncentrowani od pierwszej do ostatniej sekundy. I niestety wynik to obnaża. Nie pozostaje nam nic innego, jak zapomnieć o tym meczu i skupić się na meczu z Krosnym w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa. Mirosława Magiera-Bartosz, wiceprezes do spraw organizacji oddziału regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie. Bardzo serdecznie dziękujemy MKS-owi Dąbrowa Górnicza, że po raz kolejny mogliśmy z nimi obchodzić Europejski Tydzień Koszykówki. W tym roku jest to 13. Tydzień Koszykówki Europejski w 35 krajach europejskich. 19 tysięcy naszych zawodników będzie brało udział w turniejach koszykówki. W Polsce takich turniejów odbędzie się 14. 850 naszych zawodników wystartuje w tych turniejach na Śląsku. Turniej odbywa się w przyszłym tygodniu w Żorach. Dzisiaj mieliśmy okazję zaprezentować naszych zawodników, małych, najmłodszych w zasadzie, koszykarzy z Rudy Śląskiej, Zabrza i z Katowic. Było to dla nich niezwykłe przeżycie, ogromna przyjemność móc prezentować zawodników zarówno MKS-u Dąbrowa Górnicza, jak i Treflu Sopot. Nasi zawodnicy trenują wszystkie dyscypliny olimpijskie. Obecnie jesteśmy w przygotowaniach do Igrzysk Zimowych w Austrii w 2017 roku. Dziękujemy, że profesjonalne kluby nas wspierają i wspierają sport osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dobry wieczór. O meczu mogę powiedzieć tyle, że wszystko poszło po naszej myśli. Byliśmy dzisiaj w 100% lepsi od zespołu z Sopotu. Myślę, że tak jak dzisiaj chcemy grać przez wszystkie spotkania sezonu zasadniczego i playoffów. Miejmy nadzieję, że nasza forma utrzyma się też na wyjazdach, że zaczniemy grać na wyjazdach lepiej niż w poprzednich meczach i podtrzymamy to tempo, które mamy teraz. Dzisiaj byliśmy w każdej statystyce lepsi od zespołu z Trójmiasta, więc wygraliśmy to spotkanie dość pewnie i myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego meczu. Czy są pytania do zawodnika zespołu gospodarzy? Nie ma pytań, w takim razie bardzo dziękuję Marcinowi. I o komentarz na temat spotkania poproszę trenera zespołu gospodarzy, pana Drażana Zulowicza. Coach, please share your opinion about today's game. First, congratulations for the team, for the players. Thank you for the coming. Thank you for the fans to coming support us. We coming on a game with respect because they got 4 wins in a season. We watched the last game against Starograd. Yeah. They play very good, and with that respect. We play with big responsibility, we play very hard, aggressive, with a good defense, we create a good offense. And I'm very satisfied with this presentation, and it's easy to be the coach when everybody play good. That's and I hope so it will be a lot of that game. Na początku trener pogratulował swojemu zespołowi. Powiedział, że bardzo dobrze wypadliśmy w tym meczu. Podziękował również fanom za przybycie i doping dla naszego zespołu. Podeszliśmy do tego meczu z wielkim szacunkiem do rywala. Obejrzeliśmy spotkanie
zespołu Trefla Sopot z Polfarmą Starogard Gdański z zeszłego sezonu, z zeszłego tygodnia. W tym meczu Trefl zagrał bardzo dobrze, stąd od samego początku chcieliśmy podejść do tego meczu poważnie, z respektem, z szacunkiem, z koncentracją. Zagraliśmy bardzo agresywnie, tak żeby nie pozwolić rywalowi rozwinąć skrzydeł. To się udało. Jak na koniec trener stwierdził, łatwo jest być trenerem drużyny, w której wszyscy zawodnicy grają dobrze. Trener ma nadzieję, że do końca sezonu już tak pozostanie.